Dodzwonię się do pana fotografa. Tak, tak, słucham. Przepraszam, że tak późno, ale no, tak naprawdę dopiero usiadłem do komputera. Słucham. Szukamy fotografa, bo pan, nie wiem, czy pan z Warszawy jest, tak jak w ogłoszeniu? Tak, tak, ja jestem z Warszawy. Mhm. Szukamy tak naprawdę, nie wiem, czy pan jutro ma wolny dzień? A o to chodzi, jakie zdjęcia są potrzebne, proszę powiedzieć, Tak naprawdę potrzebujemy zdjęcia jutro, no w godzinach wieczornych, no, czyli tak 19, 20, gdzieś tak, tak dalej, czyli raczej później. Tylko nie wiem, czy pan też takie rzeczy robi, dlatego wolę się od razu zapytać. No to będą zdjęcia, no, takie bardziej seksualne, jakieś akty i tak dalej, nie? Akty? No akty, no, raczej akty, no. Dobra. Od razu nie wiem, od razu panu powiem, nie wiem, czy pan wie, bo wiadomo, że to jest w miarę nowe. No to są, to jest, nie wiem, czy pan wie, jest taka strona, kurczę, aż mi wyleciała z głowy, zapytam się dziewczyny. Jak ona się nazywała, ta strona? To jest, dobra, w skrócie, to jest taka strona, za którą trzeba zapłacić abonament i tam są nasze zdjęcia, o. Wie pan, o co chodzi? Aha, rozumiem, okej. Okay. Tam, no, OnlyFans, o, tak w skrócie. Może pan sobie tam wklepać OnlyFans i tam po prostu płaci jakby prenumeratę, no i tam się, no, robi jakieś tam zdjęcia właśnie albo erotyczne, albo jakieś akty, albo coś takiego. Znaczy, powiem tak, ja takich zdjęć nie robiłem jeszcze i się czymś takim nie zajmowałem, no. Więc ja nawet nie mam w portfolio czegoś tak właśnie, zdjęć, więc... No właśnie dlatego się pytam, czy pan jakby, no bo wiadomo, nawet mógłby pan spróbować, nie? Jak na pierwszy raz, ale, ale nie musi pan, dlatego się pytam. Nie, rozumiem, spokojnie. No dlatego pan dzwoni, no. powiem tak, nie, ja raczej w tym momencie odmówię, ale... Proszę dzwonić, może ktoś tam się jeszcze ogłasza, tak? Trzeba próbować. Ja raczej takich zdjęć nie wykonuję. Nie znam się za bardzo, szczerze mówiąc, na takich aktach. Ja raczej sesje biznesowe, portretowe, no. Jakieś okolicznościowe zdjęcia, to produktowe, to są moje fotografie. Ale na przykład za taką jedną sesję, to normalnie można się zapytać, ile pan bierze pieniędzy? Wszystko zależy, co miałoby być zrobione, tak? Jeżeli chodzi o sesje biznesowe w studiu, no to ja biorę około 200 zł za 5 obrobionych zdjęć, tak? Coś takiego, taki mam cennik. No to na przykład pan by, dajmy na to, byśmy się umówili, na przykład zapłacić, wiadomo, panu więcej, bo pan musi tam, wiadomo, to i to pooglądać, na przykład, kurde, mnie też tak głupio mówić, bo... No spokojnie, no jesteśmy ludźmi, proszę mówić. No, na przykład, by pan musiał na przykład obejrzeć cipę żona. No, tak, wiadomo. No to tam na przykład wam zrobił nawet jakieś tam parę filmików, parę zdjęć, nawet tam za 1500 zł czy coś. To znaczy, ja filmików też nie robię, bo nie znam się na tym, ja tylko w fotografii siedzę i się zajmuję tym. Ale tak jak mówię, no ja nie bardzo, o tak może. A po prostu pan nie jestem zainteresowany tego typu po prostu fotografią. Po prostu to jest wstydliwe dla pana i tak dalej. Trochę też tak, może nie czułbym się komfortowo, także... Co innego, jakaś sesja dla par, tak, narzeczeńska czy coś takiego, to jest... Wiadomo, gdzieś w plenerze czy coś, ale tego typu rzeczy to nie dla mnie. Ale przepraszam, że zapytam, żeby też pan nie był obrażony, nie? Nie, spokojnie. A pan jest prawiczkiem? Aha, ten sposób się bawimy. Dobra, to bawcie się dobrze. I miłego weekendu życzę. Na razie. Dziękuję, dobranoc.